serdecznik. Nagrałam cały haul, po czym okazało się, że miałam niewciśnięte nagrywanie. No, fantastycznie. Więc pokażę Wam, co sobie kupiłam. Jest to kilka rzeczy, tylko takich, które dodatkowo mi się przydadzą, bo takie podstawowe rzeczy to już po prostu mam. I tak, herbaty Sencha, bo to w ogóle te herbaty Liptona były przecenione, więc sobie wzięłam, bo ja je lubię. Spektakular Sencha, później herbata zielona, malina i granat i jagoda goji. I tu jest napisane: odkryj blask słońca, orzeszczy deszcz i głęboką zieleń liści świeżej herbaty. Świeży smak i ta cudowna chwila błogości, tak. Orzeszczy deszcz to niekoniecznie, ale blask słońca na pewno się przyda. Tutaj mamy czekoladę, ponieważ lubię właśnie orzechy z tej czekolady głównie. Te pastelki, które też są moimi ulubionymi. Syrop daktylowy kupiłam sobie do moich płatków, ponieważ wtedy są lepsze. Nie wiem, czy mówiłam, szczypiorek, bo mam ochotę na taką jajecznicę, a poza tym szczypiorek jest zwiastunem wiosny, która naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek nadejdzie w tym naszym kraju. Nawet wyjechałam na wakacje, właśnie na wyjazd zimowy po prostu do ciepłego kraju, żeby być w ciepłym miejscu i żeby wrócić tutaj, żeby już była wiosna, bo tak wypadało, że powinna być wiosna, przy czym przyjechałam oczywiście z minus 16 stopni. Jak wyjeżdżałam, to już się zrobiło tak zimno, także na drogę no było zimno po prostu. I no i jakoś ta wiosna nie nadciąga, także ja już mam dość zimy, ale nic nie mogę na to poradzić, więc żyjemy dalej. A coś, co ja bardzo lubię, to jeszcze są tak oliwki con mandarola. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale to są oliwki z migdałami. O, właśnie tutaj widać. I one są pyszne. I ja sobie je tutaj właśnie albo do sałatek, albo no, do jakiejkolwiek potrawy, do jajecznicy właśnie. No tak, orzeszki z miodem. No nie jest to dieta odchudzająca na pewno, ale będę sobie dawkować. I te ciastka, które lubię, w stylu Oreo. Czasami do kawy trzeba coś mieć, więc wzięłam sobie takie ciasteczko. Także no nie są to jakieś powalające zakupy i bardzo duże, no ale są takie rzeczy, które na pewno mi się przydadzą. A tu pokażę Wam jeszcze mojego banano-ananasa, bo on dojrzewa i tutaj właśnie jest końcówka. To jest banano-ananas, który przywiozłam z mojego wyjazdu. To wygląda źle, bo ten owoc właśnie się tak je, że tutaj mają odpadać te łuseczki. Jak one odpadną, to dopiero wtedy można jeść, bo inaczej no jest to trujące po prostu. Więc to już jest wyjedzone, a tu jeszcze właśnie dojrzewa, ale widzę, że już jeszcze nie do końca odpadają te łuseczki, więc trzeba poczekać. Nie wiem, czy to się jeszcze da zjeść, czy nie. Zobaczymy. No ale niech sobie leży i dojrzewa. Więc jest już wieczór, jest 21:42. Ja jutro oczywiście idę do pracy, więc jeszcze muszę sobie parę rzeczy przygotować. No nie wiem, na pewno sobie zrobię dzisiaj jakąś maseczkę, bo w zasadzie dawno sobie nie robiłam. I dużo rzeczy jeszcze przede mną. Chciałabym przeczytać kilka książek. No i oczywiście chciałabym po prostu puścić jakiś film na YouTube'a, znaczy na mój kanał, bo dawno tego nie robiłam. No i przypuszczam, że przydałoby się to zrobić. Ale pokażę Wam. Mam całe pudełko tych maseczek. Nie wiem, którą sobie dzisiaj zrobię. I tutaj mam pudełko z różnymi maseczkami. To nie są tylko maseczki do twarzy. Bo na przykład tu mam taki peeling kawowy, kawa z ludzkim oleju migdałowego, soli z morza martwego, witaminy E, masło shea, oleju makadamia. I to jest peeling do ciała. Na przykład, chyba sobie zrobię maseczkę orchideową, ale nie jestem pewna. Tu mam różne. Też są kremy, maseczki do stóp, maseczki do dłoni, takie różne takie maseczki z Sephory, które też nieraz gdzieś tam dostałam. Takie właśnie na noc. I mam dwie te superowe takie Glam Glow, ale jeszcze ich nie używałam, więc może sobie którąś z nich wypróbuję, ale bardziej w weekend, dlatego, że tak na noc, jak ja jutro rano muszę wstać, to ja już po prostu
Nie mam siły tego wszystkiego robić. No także, no nie wiem, na pewno czegoś sobie dzisiaj użyję, ale najprościej to chyba będzie właśnie użyć tej w płacie. A ja ją bardzo lubię. Lubię zapach tej maseczki. No więc tak, ja idę się przygotowywać do snu. Znaczy do snu. Po prostu wykąpię się i już będę gotowa w ogóle do, no właśnie, do snu, ale będę jeszcze dużo rzeczy robić. Ale ponieważ to są takie rzeczy raczej intelektualne, więc nie będzie mi to przeszkadzało. A potem szybko wskoczę do łóżeczka i to będzie coś pięknego, bo jestem bardzo niewyspana. Wstawanie rano po prostu dobija mnie każdego dnia i podobno jest tak, że można się do tego przyzwyczaić, ale jeśli tylko ja po prostu wstaję dlatego, że muszę, a nie dlatego, że się do tego przyzwyczajam. I przypuszczam, że nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Po prostu trzeba, to robię. Gdybym nie musiała, na pewno stałabym troszeczkę później. Więcej chyba dzisiaj nie powiem, bo moje życie ostatnio nie jest fascynujące, ale było całkiem niedawno i na pewno o tym się jeszcze więcej dowiecie, ale jak ja, dopiero będę miała czas, żeby właśnie Wam o tym powiedzieć. No na razie mój mały haul. Także pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które pewnie pojawią się niedługo. Do usłyszenia.